Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na film, którego dosyć dawno nie było, dlatego że swego czasu w starsze filmy, do których zachęcam Was, żebyście wracali, żebyście oglądali, najlepiej sobie wejść na zakładkę wideo i wtedy Wam się wyświetlą wszystkie filmy. I warto też patrzeć właśnie, jak dawniej dekorowałam ten skos. A ponieważ wiele osób mówiło, że tu się coś nie zmienia, że ciągle jest tak samo, no więc postanowiłam, że coś tutaj zmienię, poprzestawiałam kwiaty, no i zaczynam dekorować skos. Bardzo lubię ten skos dekorować, dlatego że w mojej kuchni on jest tak usytuowany, że cokolwiek tu postawię, on mi nie przeszkadza po prostu w wykonywaniu codziennej pracy w kuchni, w gotowaniu, w sprzątaniu itd. Więc akurat ten skos rzeczywiście jest idealny do dekoracji mojej kuchni. I w zasadzie w kuchni to jest jedyny element, który ja dekoruję. Oprócz stołu oczywiście. No i dzisiaj bym chciała, żebyśmy zaczęli dekorację. Ja do Was jak zwykle mam prośbę, żebyście napisali mi w komentarzach, która bardziej Wam przypadła do gustu dekoracja. I zawsze tak jak ja lubię, jak właśnie dyskutujemy, czy byście coś dodali, czy byście coś ujęli, co Wam się podoba, bo między innymi, tak jak Wy mówiliście, że ja Was inspiruję, to również Wy mnie swoimi uwagami również inspirujecie. Czy Wam się to podoba mniej więcej, co ja lubię, jakie kolory preferujecie, czy te jasne, czy bardziej te kolorowe, jesienne, więc bardzo, bardzo będę ciekawa tego, jakie macie Wy zdanie na temat moich dekoracji. No i oczywiście jestem bardzo ciekawa, czy Wy, pomimo tak pięknej pogody, również w domu zaczęliście już dekorować swoje mieszkanie właśnie w takich jesiennych dekoracjach. Jeżeli lubicie takie filmy, zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynam robić pierwszą dekorację. Pierwsza dekoracja będzie naprawdę dla tych osób, które lubią mało elementów dekoracyjnych, a wręcz są minimalistami. Ja tu postawię moją osłonkę w kształcie głowy. Wiem, że ten element przez jednych jest lubiany, przez innych nie, ale ta moja głowa plus piękna roślina wygląda według mnie bardzo, bardzo ciekawie. Także tutaj niech sobie rośnie. Jeszcze zobaczę, bo tak fajnie tutaj, o, można ponakrywać. Bardzo ciekawie to wygląda. To jest nazywana wręcz ta jako główka chłopca. Tak różnie jest ta roślina nazywana. Jest bardzo ciekawa. Bardzo mi się podoba. Ja ją dostałam od Miry. I zobaczcie, w zasadzie już można sobie odpuścić, nic więcej nie stawiać tutaj i będzie pięknie. Ale ponieważ ja dostałam, nie dostałam, a kupiłam sobie akurat, kupiłam sobie piękny biały wrzos. Ten wrzos kupiłam w Dino. On kosztował albo 8-9 zł, nie chcę Wam mówić, ale nie całe 10 zł na pewno. Wiem, że te wrzosy w domu, one nie trzymają się dosyć dobrze, niestety, ale ja nigdy jakoś nie mogę sobie odmówić i kupuję te wrzosy, zwłaszcza jak widzę takie ładne, białe, no to chociaż przez jakiś czas się pocieszę tymi wrzosami. Wiem, że są przeciwnicy, mówią, że wrzosów nie powinno trzymać się w domu i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy nie powinno się robić, które robimy. Posłuchajcie, w każdym razie tego wrzosu sobie nie mogłam odmówić. Dałam białą, jasną osłonkę i zobaczcie, już przesuńmy trochę, postawmy ten wrzos. I mam tutaj świeczniki. Te świeczniki są wykonane z gałęzi brzozy, bardzo ładne. Oczywiście można je zrobić sobie samemu, jeżeli macie wykrojnik na tealighty, bo wtedy zobaczcie, fajnie tu tealighty wchodzą. Ale jeżeli nie macie takiego wykrojnika, to naprawdę nie ma co się przejmować, dlatego że możecie sobie postawić bezpośrednio, zobaczcie, na to świecę, a jeżeli nawet chcecie tealighta, to zobaczcie, tu po drugiej stronie nie ma. Tak samo możecie sobie postawić ten tealight tutaj i moim zdaniem będzie wyglądał dobrze.
Bardzo lubię te świeczniki, mam ich kilka w różnych wielkościach i zobaczcie, można to nawet potraktować, o właśnie dam tak, o, że to jest jak, słuchajcie, jak taki kawałek pięknego jesiennego krajobrazu. Dla mnie po prostu jest to bardzo ładna dekoracja, bardzo prosta, składająca się naprawdę z niewielu elementów, a już to wygląda bardzo ciekawie. To jest moja pierwsza propozycja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Piszcie, tak jak prosiłam, piszcie w komentarzach, która podoba Wam się najbardziej. Zaczynam robić drugą dekorację, która również będzie jasna, będzie taka w białych kolorach. No i tutaj muszę koniecznie wykorzystać piękną hederę, którą mam. Bardzo ją lubię. Kupiłam ją sobie na wiosnę w tym roku u ogrodnika, u naszej pani olejarz. O, zobaczcie, jak ona pięknie, ta hedera wygląda. Pięknie. Jest piękna, aż po prostu, fajnie tak jest usytuowana w jedną stronę. Zobaczymy, jak długo pożyje, bo u mnie średnio żyją takie hedery około 2 lat. Nie wiem, jak Wy, piszcie w komentarzach, czy Wasze hedery żyją dłużej. U mnie jakoś tak, no zobaczymy, zobaczymy, czy jej się uda dłużej przeżyć. Z tyłu postawię świecznik. Uwielbiam, bardzo lubię ten świecznik, on jest piękny, elegancki, nie był tani, ale to, co Wam mówię, czasami jak kupicie coś takiego ładniejszego, takiego dobrej jakości, to naprawdę, słuchajcie, służy na wiele lat i zawsze wygląda pięknie. I teraz ten świecznik ja potraktuję jako postument i postawię tu oczywiście element takiego jesiennego, naturalnego, powiedzmy sobie, elementu. I zobaczcie, dlatego takie, widzicie, można mieć, a to daję teraz tak do góry. I wtedy mam tutaj ładny kawałek, piękny kawałek drewna. No i oczywiście, słuchajcie, mam takie dynie ze sklepu Family and Home w Szczecinku. Jasne dynie takie. Zobaczcie, postawimy tutaj sobie też taki element. O, żeby było, tak już sobie tak ustawię to jeszcze raz, żeby tu wszystko pięknie nam grało. I zobaczcie, mamy kolejną dekorację, która składa się troszeczkę więcej elementów ma, ale przez to, że są to kolory jasne, jasna jest tutaj obudowa, jasne są tutaj te osłonki, kora brzozy, która wygląda pięknie jasna, piękny kryształowy świecznik. Ten świecznik kryształowy też kupiłam w sklepie Family Home chyba 2 czy 3 lata temu. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i oczywiście jasne dynie. Wygląda to naprawdę przepięknie. I to jest moja druga propozycja, również w kolorach białych. Zwróćcie uwagę, że takim stałym elementem tutaj jest moja dekoracja na górze, czyli tam słoiki, gdzie trzymam grzyby suszone. Tutaj te grafiki, które wykonał Kornel, a które dostał i Miłosz, i ja. Jedna jest Miłosza, jedna jest moja. I oczywiście te kwiaty. Natomiast cała zmiana dekoracji następuje tutaj, gdzie jest ją łatwo właśnie zmieniać. No i idźmy dalej. Również po raz kolejny można to potraktować, że to jest też stały element. Mówię tutaj o wrzosie, tyle że zmieniłam już w tej chwili osłonkę. Dlatego tak lubię między innymi mieć kwiaty posadzone w doniczkach produkcyjnych, a wykorzystywać osłonki, dlatego że tę samą roślinę, zobaczcie, mogę przełożyć do innej osłonki i ona już zupełnie inaczej wygląda. Także wykorzystujcie osłonki jako zmianę wyglądu i rośliny, i dekoracji. No, postawimy tutaj ten wrzos.
Postawię tutaj również taki świecznik, który ma piękne kolory. Ten świecznik kupiłam, bo ktoś mnie pytał o ten świecznik. Słuchajcie, mam dwa i wyobraźcie sobie, że jeden coś położyłam i puknęło i mi pękł. Ale go oczywiście będę kleić i mam na razie jeden. Bardzo mi smutno było. Kupiłam te świeczniki akurat jak zwiedzałam w Dobrzycy ogrody, to tam w Dobrzycy sobie właśnie kupiłam te dwa świeczniki. Postawię tutaj i na ten świecznik oczywiście można postawić sobie, zobaczcie, świecę, która jest sztuczna i można fantastycznie zapalić sobie wieczorem i też będzie wyglądało ładnie. I w zasadzie zobaczcie, jak ktoś nie lubi z nadmiaru dekoracji, to już zobaczcie, ma dekorację i już wygląda moim zdaniem to fajnie. Ale ja jednak lubię mieć troszeczkę więcej tutaj tej dekoracji. Tak jak Wam wspominałam, te dekoracje tu mi nie przeszkadzają, w związku z tym ja sobie mogę pozwolić na taki element troszeczkę bardziej rozbudowany. Wykorzystam tutaj również moją begonię, makarenę, dlatego że ona też jest w takiej złotej doniczce, bardziej takiej, słuchajcie, jesiennej. Tę osłonkę dostałam od Miry w prezencie. Wiem, że kupiła ją w sklepie Family and Home w Szczecinku. Bardzo ją lubię i ona jest, pięknie wygląda również w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w okresie jesiennym i letnim. To jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona osłonka i ma takie fajne złoto. Takie, nie, to złoto nie jest takie tandetne, bo zawsze mówię, że z tym złotem trzeba uważać, bo ostatnio widziałam dużo w Pepco złota, które no nie bardzo mi się podoba, już jest takie, po prostu widać, że nie najlepszej jakości. I zobaczcie, mam kolejne świeczniki, kolejne kawałki drewna, brzozy. Brzoza bardzo mi się podoba. Ja swego czasu, jak miałam dom, kominek i uwielbiałam palić brzozą, dlatego że brzoza, jak się pali w kominku, to ona śpiewa, ona syczy właśnie, kiedy te wszystkie jeszcze olejki eteryczne, ta wilgoć, jak się zaczyna palić, to wygląda to wszystko cudownie. No i zobaczcie, ja tak sobie położę z tyłu. Już nadajemy. No i oczywiście, ponieważ mam te liście, aha, ale tutaj zróbmy tak, może, no niech będzie tak. Słuchajcie, mam te liście, które Wam pokazywałam. Ja je kupiłam w sklepie Action. One są robione z materiału. To jest materiał. Te liście są z materiału. To nie jest plastik, to jest materiał. Wy widzicie, jak one... I one są naprawdę wykonane bardzo fajnie, bo ten materiał jest po prostu malowany. Polecam Wam te liście, bo wcale nie są drogie, jest ich dosyć dużo w jednym opakowaniu i płaciłam za nie chyba 3,99, no żeby nie 4 zł, wiecie jak jest. I to jest materiał, to nie jest plastik, także to jest naprawdę świetnie, świetnie wygląda. I zobaczcie, ja sobie no tu położę takich parę dla ozdoby tych liści. O, może tutaj dajmy taki czerwony, o, niech będą. Oczywiście, jeżeli nie lubicie tego typu elementów i uważacie, że tutaj potem wycieranie tych kurzy i tak dalej, że musicie zbierać te liście, to zawsze mówię, jeżeli nie lubicie i irytują Was takie rzeczy, to po prostu nie róbcie takich rzeczy. Róbcie takie rzeczy, które będą Wam sprawiały przyjemność nie tylko w komponowaniu dekoracji, ale również w utrzymaniu porządku. Więc jak Was to irytuje, nie robimy tego, tak? Nic na siłę. Ja Wam pokazuję, że ja dzisiaj mam ochotę właśnie rozsypać te liście. Czasami tak jest właśnie, że potem się w trakcie denerwuję, że mi przeszkadzają. To je po prostu zbieram, słuchajcie. Naprawdę bez żadnych cierpień. No i mam też takie dwa jeżyki. Te jeżyki są kupione też w sklepie Family and Home. Zobaczcie, takie ładne. One są fajnie zrobione. Bardzo mi się podobają. Jak to bywa, takie jeżyki, to tak może zróbmy tutaj mamę, zobaczcie, mamę i jakiegoś synka, dwa takie jeże sobie postawimy i będzie fajnie. Tutaj jeszcze tak troszeczkę może, żeby było widać bardziej ten liść. O.
I taką dekorację już wydaje mi się, że ona jest bardziej rozbudowana, ale jest naprawdę w takim klimacie jesiennym. Można też zrobić, że zamiast tej świeczki, świeczkę można sobie tutaj gdzieś dać, jeżeli chcemy, możemy dać sobie na przykład dynię, która również jest w tym kolorze jesiennym i wygląda fajnie, albo tu dać świecę i powiedzmy sobie tu tą dynię. No, takie wybory, słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli jakąkolwiek kompozycję robicie, to sobie weźcie, poprzestawiajcie, popatrzcie z daleka, jak to wygląda i wtedy po prostu albo Wam się to podoba, albo nie. Po prostu bawmy się, żebyśmy my mieli przyjemność z tych dekoracji, a nie jakieś tam, wiecie, oczekiwania. Jest jeszcze jedna taka rzecz, wiecie, że takie dekoracje robicie dla siebie, dla swojej rodziny. No i myślę, że jeżeli się dobrze w tym czujecie, to wtedy robicie tak, jak wy się czujecie. To jest moja kolejna dekoracja w kolorach bardziej złotych, czerwonych, bardziej takich kolorach przypominających jesień. Robimy kolejną dekorację. Będę starała się cały czas właśnie pokazywać Wam, że można zmienić tylko drobny element. Wystarczy zmienić układ i dekoracja może wyglądać już zupełnie inaczej. Oczywiście wracamy do naszego wrzosu. Wrzos jest przepiękny, biały, naprawdę jest piękny. Jest dokładnie w tej samej osłonce. Tą osłonkę kupiłam bardzo dawno też w Pepco. One świetnie się sprawdzają, wtedy kosztowały jeszcze 10 zł. No i oczywiście użyję po raz kolejny moje świeczniki z brzozy. Zobaczcie, jak to naprawdę te świeczniki wyglądają pięknie. To jest naturalna brzoza, wyglądają super. No i postawię tutaj takie dwa duże. Tu postawię jeden taki, a może zróbmy tak, żeby te wykrojniki były na dole, żeby to było właśnie takie, o, zobacz, pokaż tak, żeby to było nie w ten sposób, tak, tylko o tak, żeby to były te kawałki drewna, po prostu takiego drewna. No i postawię jeszcze tutaj, kolejne dwa. O, kolejne dwa tu postawimy i będzie, słuchajcie, super. I zobaczcie, jest prosta taka dekoracja i też, tak jak mówię, można już tak zostawić, wcale nic więcej nie potrzeba dodawać. No, ale ja będę chciała jednak dodać jeszcze dwa grzybki. Te grzybki są ze sklepu Family and Home, możecie je dostać. One są tu w cenie, chyba nie mam ceny akurat. Słuchajcie, na stronie www.familyandhome, tam sobie zobaczycie. Bardzo często ten sklep Family and Home mylony jest z Home and You. To jest zupełnie inny sklep. Home and You jest siecią, a to jest sklep prywatny tutaj w Szczecinku, Family and Home. Ja Wam oczywiście podlinkuję nazwę tego sklepu. Możecie sobie wejść na ich stronę i również kupić przez internet jakieś tam dodatki, które na Was spojrzą. No i ja tutaj w tej chwili, zobaczcie, sobie tak poukładam i postawię tu jednego grzybka. A tego grzybka może tu wyżej postawimy? Muszę popatrzeć, jak to wygląda. Wydaje mi się, że dosyć ciekawie. Zobaczcie, taka dekoracja, która jest bardzo zbliżona kolorystycznie, również taka dekoracja, która wcale nie jest drogą dekoracją, nie wymaga dużo elementów. Wystarczy na przykład świeczniki, które macie. Ja już mam te świeczniki z poprzednich lat. Pokazywałam Wam różne dekoracje przy użyciu tych świeczników i dlatego ja bardzo lubię kupować takie rzeczy, które są ponadczasowe, które są w miarę w dobrej, słuchajcie, jakości. Oczywiście różnie jest z tą jakością i z dostępnością, bo za jakością bardzo często idzie cena, więc wiem, jak to jest, ale czasami
Lepiej kupić coś lepszego, fajnego, albo jeżeli chcecie kupić, to są też takie elementy, które są mniejsze, a dużo tańsze i wtedy to też wygląda fajnie, dlatego że zwróćcie uwagę, tu są piękne kwiaty zawsze dekoracją, zawsze są, jest jakaś osłonka dekoracją lub właśnie kawałki brzozy, które wyglądają pięknie. Zobaczcie, nawet bez tych grzybów wystarczy sama taka dekoracja i zobaczcie, jak to już wszystko pięknie wygląda. Ale my dzisiaj postawimy, mamy grzybki, to postawimy te grzybki, dlaczego nie? I to jest moja kolejna dekoracja. Zanim zaczniemy robić kolejną dekorację, zachęcam Was wszystkich do subskrybowania mojego kanału i oczywiście zapraszam Was w poniedziałek, 25 września o godzinie 17:00, zapraszam Was na live'a, na transmisję na żywo. Zapraszam Was na herbatę albo kawę wieczorem. Porozmawiamy na temat samotności, porozmawiamy na temat, myślę, takich emocji, które dotyczą bardzo wielu osób. Nie tylko osób starszych, ale również młodych. Mam nadzieję, że młodzi ludzie również będą chcieli dołączyć do tej transmisji na żywo i bardzo bym chciała, żebyśmy sobie po prostu podyskutowali na ten temat i żebyście się Wy również wypowiadali, co myślicie na temat samotności, czy ją odczuwacie, jak sobie radzicie właśnie na przykład z chandrą jesienną, bo nie chcę mówić tutaj o depresji, bo rzeczywiście depresja już jest takim czynnikiem chorobowym, na którym już tutaj na pewno trzeba zasięgać porady specjalisty. Natomiast ja będę mówiła raczej, właśnie będziemy rozmawiali, może nie ja będę mówiła, ale ja bym chciała, żebyśmy wszyscy dyskutowali na temat właśnie tej jesiennej chandry, jak sobie z nią radzić. Ja myślę, że jednym z metod, a propos tego, jak już robimy te dekoracje, to jest między innymi dekorowanie mieszkania, tak? Oświetlanie go świecami i tak dalej. I wtedy rzeczywiście my kreujemy jakąś taką przestrzeń w mieszkaniu, która jest przyjemna i która jest plastrem miodu na naszą duszę. No dobrze, ale róbmy dalej dekoracje. Ja mam też taki koszyczek, dwa takie koszyczki, które dostałam od Sebastiana w tamtym roku. On specjalnie dla mnie zrobił. Bardzo mu podziękowałam. To jest świetnie zrobione. To jest, słuchajcie, z papieru. On to robił sam. Zobaczcie, jak fajnie to jest i to jest bardzo mocne. Bo on to chyba później, nie wiem, czy lakierem, jakąś substancją robił taką, że to się po prostu fajnie usztywniło. I bardzo lubię, ona u mnie akurat, ta taca i jeszcze jedną taką osłonkę mam, wykorzystuję ją właśnie w okresach tych jesiennych, dlatego że ona ma również taki rudawy kolor, który świetnie sprawdza się właśnie w tych dekoracjach jesiennych. Zobaczcie, taka taca, może i to naprawdę możecie sobie sami zrobić, to jest z papieru, więc na pewno w internecie znajdziecie, jak to się robi. I zobaczcie, taka taca, już można tutaj położyć kalafior, kapustę, pomidory, jakieś tam marchewki, takie warzywa, które po prostu używamy w kuchni na co dzień. I one sobie przez krótki okres czasu mogą tutaj poleżeć. My dzisiaj będziemy na niej robić dekoracje. No i co? No i co? Oczywiście będzie tutaj wrzos. Też będzie ta osłonka tak z materiału naturalnego. I ponieważ już dostałam od mojej przyjaciółki Miry, dostałam, to jest dżem z mirabelki, która rośnie u niej w ogrodzie, już dostałam taki prezent, więc na chwilę, przynajmniej zanim zjem, czy sobie zrobię naleśniczki z tym, to póki co postawię, żeby tutaj sobie pięknie dekorowało moją kuchnię. I tak a propos, zobaczcie to, co Wam kiedyś mówiłam, że u Szukaniego jest bardzo dużo takich różnych serwetek i czasami tylko taką serwetkę wystarczy położyć, gumką, recepturką nawet i to już wygląda naprawdę bardzo fajnie i wtedy jak nawet dajecie komuś taki słoik, zobaczcie, z taką serwetką wygląda to naprawdę zupełnie inaczej.
żeby rozjaśnić i nawiązać do tej białej serwetki, postawię tutaj jeszcze dwie te dynie, jasne. No i w zasadzie myślę, że to by mogło... I zobaczcie, to już taka taca mogłaby być i w zasadzie nic więcej już nie potrzeba. Zastanawiam się, bo mam tu jeszcze jedną tą dynię, czy tutaj dać tą jeszcze jedną mniejszą dynię, czy to już jest za dużo. No, może sobie darujmy tą dynię, niech będą tylko te dwie. Zależy to wszystko od tego, jaką macie wielkość dyni. Tak jak Wam wspominałam, świetnie wygląda do tego również taki zwykły ten zapas, koszyk z takimi warzywami. Ja mam tutaj już kalafior, który akurat już trochę, śliwki, jakąś cukinię. No ale może sobie tutaj, zobaczcie, taki ładny zestaw tutaj może być tych warzyw czy owoców. No to pięknie wygląda zawsze, jeżeli mówimy o tych zbiorach jesiennych, to zawsze wtedy fajnie wygląda. Można oczywiście, ja może to zrobię, dlaczego nie, postawię po raz kolejny moje tutaj, żeby tak rozbudować moje brzozy. Jakiś tutaj taki świecznik, świecę taką w kolorze jesiennym. I zobaczcie, to już wygląda bardzo fajnie, bo to już wygląda tak, jak to drzewiej bywało w starych kuchniach, gdzie te zapasy, to wszystko było na wierzchu. No dzisiaj mamy to oczywiście albo w spiżarniach, albo w naszych lodówkach, w szufladach naszych lodówek, bo tam rzeczywiście to przechowuje się dużo lepiej. No, ale zawsze przez krótki moment można pokazać. Oczywiście można też po raz kolejny tutaj dać liście. O, na przykład taką świecę, zobaczcie, można postawić na liściu. Uważam, że wygląda to naprawdę fajnie. Albo te liście rozsypać właśnie na tej tacy. Tu, gdzie macie te, zobacz, o, tak jakbyś pokazał, o. Tutaj rozsypałam to na tacy i wtedy dopiero na te liście położyłam dynię. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje propozycje z dekoracjami, że zainspirowałam Was do tego, żebyście właśnie dekorowali mieszkania. Co prawda, tak jak mówię, pogoda jest przepiękna, ale jednak wieczór już dosyć szybko nadchodzi i wtedy cudownie jest opatulić się kocem w pięknym wnętrzu, gdzie macie zmienioną dekorację, gdzie możecie zapalić świece. Tu polecam Wam w takich miejscach, polecam Wam również świece, te właśnie już Wam pokazuję, te świece, które ja mam na baterie. Ja je bardzo lubię, dlatego że zobaczcie, naprawdę, o, nawet tutaj mogę zapalić tą świecę i wieczorem ona wieczorem, nie wiem, czy tam ma akurat baterie zmienione, bo, no akurat nie widzicie, a nie ma. O, i zobaczcie, jak ona już tutaj będzie sobie mrygać wieczorem, a Wy robicie sobie na przykład ciepłą jakąś herbatkę i naprawdę już się zmienia, zupełnie inaczej wygląda taka kuchnia, staje się ciepła, przytulna, rodzinna. Dzisiaj będziemy kończyć. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał. Jeżeli Wam się film podoba, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli możecie, udostępniajcie swoim znajomym na grupach, udostępniajcie ten film, dlatego że chciałabym właśnie, żeby ten świat, na który my mamy wpływ, to żeby on właśnie w tym okresie jesiennym stawał się piękny i przytulny. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!